Witam Państwa serdecznie na kolejnej prelekcji dzisiejszego dnia. Mam zaszczyt zaprosić pana doktora Adama Krzystyniaka, który uzyskał stopień magistra, a następnie tytuł doktora na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii w Gdańsku, gdzie brał udział w pracach nad rozwojem technologii przeszczepu komórek regulatorowych oraz wysp trzustkowych we współpracy z Uniwersytetem w Chicago. Obecnie zatrudniony jest jako postdoc w Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Męckiego w Warszawie, gdzie stara się zrozumieć rolę komórek starych w zaburzeniach plastyczności neuronalnej. Jest specjalistą w dziedzinie terapii komórkowych, a także autorem oryginalnych badań w tematyce zaburzeń plastyczności neuronalnej w depresji oraz starzeniu. Doktor Krzystyniak jest laureatem stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, autorem komiksów opowiadających historię odkryć naukowych oraz twórcą podcastu naukowego Scientific. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wykładu pod tytułem Starzenie się mózgu. Na czym polega i czy można wpływać na przebieg tego procesu? Dziękuję bardzo, panie Mateuszu. Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać na tym wykładzie. Tak jak pan Mateusz wspomniał, nazywam się Adam Krzystyniak i obecnie pracuję w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Męckiego w Warszawie. Moje zainteresowanie naukowe skupiają się wokół układu nerwowego i w tej chwili prowadzę badania w Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia pod kierownictwem profesor Ewy Sikory, znakomitego naukowca w dziedzinie, właśnie w dziedzinie starzenia. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć trochę o starzeniu się mózgu i odpowiedzieć na pytanie, na czym polega proces starzenia ogólnie i troszkę też szczególnie w kontekście starzenia się układu nerwowego i też odpowiedzieć na pytanie, czy możemy jakoś wpływać na przebieg tego procesu. Tak. Jeśli chodzi o samą kwestię starzenia, to może najpierw porozmawiajmy sobie właśnie o tym. Wszyscy wiedzą, zdają sobie sprawę, czym jest starzenie i z własnego doświadczenia albo z doświadczenia swoich bliskich. W kontekście starzenia wiele rzeczy bierzemy jako dogmat i tak naprawdę niewiele osób zdaje sobie sprawę, jakie procesy właściwie odpowiadają za starzenie się organizmu. Ja może zacznę od tego wykresu, który pokazuje oczekiwaną długość trwania życia u ludzi na przestrzeni ostatnich 250 lat. Kiedy zacząłem w ogóle zajmować się tematyką starzenia, to uderzyło mnie, jak duża różnica jest między właśnie między oczekiwaną długością życia 250 lat temu, a tą oczekiwaną długością życia teraz. Różnica to, że obecnie żyjemy dwa razy dłużej niż te 250 lat temu. I z punktu widzenia długości życia człowieka to dosyć sporo, bo 250 lat to kilka pokoleń, natomiast dla ewolucji 250 lat to ledwie mrugnięcie okiem i właściwie z punktu widzenia naukowego niemożliwe jest, żeby człowiek jako istota ludzka zmienił się tak bardzo w tak krótkim czasie. I rzeczywiście, jak spojrzymy sobie na
na wykres śmiertelności ludzi w dzisiejszych czasach, to jest ta niebieska linia, widzimy, że tak jakby przeżywalność zaczyna spadać dopiero w wieku około tam 50-60 lat. Tak w czasach zamierzchłych, w tym przypadku 350 lat temu, ta przeżywalność spadała drastycznie w tych pierwszych latach życia. I w związku z tym średnia długość życia człowieka jakby jest dużo niższa, czy była dużo niższa w porównaniu z tą, jaka występuje teraz, ale głównie dlatego, że obecnie mamy do dyspozycji wszystkie odkrycia naukowe, technologię, która pozwala na to, że nie jesteśmy podatni tak bardzo na infekcje, jest mniej wypadków, nie ma tak dużo wojen, chociaż oczywiście są takie miejsca jak teraz właśnie Ukraina, gdzie ludzie nie mają dostępu do tych zdobyczy technologii i długość życia, spodziewana długość życia jest tam znacznie mniejsza. Ale co ważne, to to, że zarówno w czasach dzisiejszych, w których mamy do dyspozycji tą całą technologię, tą wysoką jakość życia, tak jak w czasach dzisiejszych, tak w czasach zamierzchłych, w 350 lat temu, była pewna granica, której ludzie, długości życia, której ludzie nie przekraczali, to było około 100 lat. I tak jak Państwo widzą na tym wykresie, właśnie tej granicy 100 lat ludzie nie przekraczali. I wydaje się być to pewną takim murem i ten jakby ta granica występuje, jest stała i nawet Leonardo da Vinci opisywał sekcję zwłok stuletniego mężczyzny, a przypomnijmy sobie, że Leonardo da Vinci żył aż 500 lat temu, więc to sugeruje, te obserwacje sugerują dwa wnioski. Pierwszy wniosek jest oczywisty, że długość życia człowieka zależy od warunków środowiska, natomiast drugi też w pewnym sensie oczywisty, czyli że niezależnie od warunków środowiska jest pewna granica długości życia człowieka, która jest dosyć dobrze zdefiniowana. Ale kiedy spojrzymy sobie na długość życia innych zwierząt, nagle przychodzi do głowy pytanie, jak to jest, że wśród zwierząt, wśród ssaków i innych kręgowców albo bezkręgowców ta długość życia jest taka zmienna, bo na przykład szczur żyje tylko 2 lata, pies żyje około 13 lat w zależności od rasy, te większe psy żyją krócej, mniejsze trochę dłużej, ale średnio jest to 13 lat. Zwierzęta morskie czy oceaniczne, ale również ssaki żyją, tak jak wal grenlandzki żyje około 200 lat. Niektóre bezkręgowce żyją nawet 15 tysięcy lat, a są też zwierzęta, które w teorii przynajmniej są nieśmiertelne. Dlatego rodzi się właśnie to pytanie, w jaki sposób regulowana jest ta długość życia i najwyraźniej jest to coś, na co można wpływać. Najwyraźniej są mechanizmy, które pozwalają na to, żeby wydłużyć albo wręcz zlikwidować starzenie i koniec życia, jakim jest właśnie śmierć, przynajmniej z biologicznego punktu widzenia, bo wiadomo, że nie możemy wpływać na wypadki albo infekcje. Natomiast z biologicznego punktu widzenia starzenie się i śmierć w teorii są procesem zaprogramowanym i który można w jakiś sposób regulować. I żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób ta długość życia może być regulowana, porozmawiamy trochę o samym starzeniu, czyli tym, co poprzedza, u większości przynajmniej zwierząt, poprzedza
zakończenie się życia biologicznego. I proces starzenia można definiować na różne sposoby, natomiast ja tutaj chciałbym przytoczyć taki bardzo prostą definicję starzenia zaczerpniętą z Wikipedii. I w tym przypadku przytaczam ją dlatego, że z punktu widzenia moich zainteresowań, jestem biotechnologiem, staram się rozpatrywać organizmy żywe jako pewnego rodzaju mechanizmy, bardzo skomplikowane mechanizmy, w których te procesy starzenia doprowadzają na fundamentalnym poziomie do zaburzeń funkcjonalnych. Czyli starzenie można nazwać procesem polegającym na zmianie właściwości użytkowych danego materiału i dla wielu materiałów to starzenie jest procesem negatywnym i skutkuje pogorszeniem ich właściwości. Przepraszam. Czyli w przypadku mechanizmu, jakim jest organizm zwierzęcy i ludzki, po prostu dochodzi do pogorszenia się tych właściwości funkcjonalnych. I starzenie dotyczy właściwie każdego organu, każdej tkanki, ale najbardziej dotkliwie odczuwają to organy i tkanki, które są najczęściej używane, podlegają takim największym obciążeniom metabolicznym albo mechanicznym, tak jak na przykład nerki, stawy. W Polsce to wyjątkowo często wątroba. I żeby spróbować zrozumieć proces starzenia, musimy zagłębić się w taki podstawowy element budulcowy tkanek i organów, wszystkich tkanek i organów, czyli musimy spojrzeć na starzenie się komórkowe, bo ono tak naprawdę leży u podstaw procesu starzenia, który objawia się właśnie w formie już jakichś tam klinicznych manifestacji. I kiedy myślimy o starzeniu komórkowym, to zgodnie z takim konsensusem naukowym, przynajmniej jeśli chodzi o moją wiedzę, to w centrum tej całej układanki są mitochondria. To są takie organelle komórkowe. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym są do końca mitochondria, to są takie organelle komórkowe, które są takimi małymi fabrykami energii w naszych komórkach. Przez utlenianie związków organicznych mitochondria produkują cząsteczki ATP. Cząsteczki ATP, czyli adenozyntrifosforany, są takim podstawowym paliwem dla wszystkich procesów zachodzących w naszych komórkach. I podczas utleniania tych związków organicznych powstają różne cząsteczki, w tym reaktywne formy tlenu. Te reaktywne formy tlenu, które są niezbędne w łańcuchu oddechowym, do tego, żeby tą energię w formie ATP generować. Czasem jakby ten proces w ogóle oddychania tlenowego nie jest idealnie regulowany, dlatego część z tych reaktywnych form tlenu wydostaje się albo po prostu trafia nie tam, gdzie powinna. I przez to, że te formy tlenu są bardzo, bardzo reaktywne, mogą oddziaływać z innymi cząsteczkami budulcowymi komórek. Przypomnijmy sobie, że cząsteczkami budulcowymi komórek są białka, tłuszcze i węglowodany. I te reaktywne formy tlenu, nazywane też wolnymi rodnikami, to jest woda utleniona, czy natlenek wodoru, czy rodnik hydroksylowy. Te reaktywne formy tlenu uszkadzają białka. Białka przestają być funkcjonalne. Tak samo mogą uszkadzać DNA,
powodować błędy albo pęknięcia nici. Mogą też te wolne rodniki uszkadzać same mitochondria, co spowoduje, że jeszcze więcej wolnych rodników czy reaktywnych form tlenu uwalnianych jest z tych mitochondriów. Takie uszkodzone mitochondria mogą zostać, jakby całkowicie stracić swoją funkcjonalność i stać się takimi właśnie nieużytecznymi śmieciami, które tak naprawdę, jeśli nie są usunięte, mogą zaburzać funkcjonowanie komórki. Teraz, ponieważ właściwie większość komórek wykorzystuje oddychanie do generowania energii, to na drodze ewolucji wytworzyły się najprzeróżniejsze mechanizmy do tego, żeby zabezpieczać nas przed negatywnymi skutkami tych wolnych rodników, tych reaktywnych form tlenu. I w związku z tym rozwinęła się autofagia, która jest zespołem procesów pozwalających na usuwanie i recycling tych uszkodzonych białek, uszkodzonych mitochondriów. Generalnie jest to taki proces sprzątania i recyklingu śmieci, można tak powiedzieć, w naszych komórkach. Oprócz tego w naszych komórkach funkcjonują enzymy antyoksydacyjne, które mogą bezpośrednio neutralizować reaktywne formy tlenu. I wreszcie mamy też przeróżne narzędzia w komórce pozwalające na naprawę uszkodzonego DNA. I jakby jeżeli te uszkodzenia kumulują się w komórce, dochodzi w pewnym momencie do przekroczenia pewnej granicy, przy której mechanizmy kompensacyjne, czyli te mechanizmy naprawcze, nie radzą już sobie z utrzymywaniem równowagi wewnątrz komórki. I wtedy, kiedy właśnie te mechanizmy już sobie nie radzą, na przykład może dochodzić do zbyt dużych uszkodzeń w obrębie materiału genetycznego, szczególnie w obrębie elementów telomerowych, które, jak Państwo wiedzą, na pewno są związane z możliwą liczbą podziałów, ale nie tylko. Generalnie uszkodzenie DNA wiąże się z tym, że ilość produkowanych białek czy ich jakość może ulec jakiemuś zaburzeniu. I tak na przykład może dojść do zmniejszenia odpowiedzi na pojawiające się wolne rodniki i na przykład obniżenia ekspresji czy produkcji enzymów antyoksydacyjnych. I w tym momencie pojawia się takie błędne koło, bo mniej enzymów antyoksydacyjnych powoduje, że jest więcej reaktywnych form tlenu, więcej reaktywnych form tlenu uszkadza jeszcze bardziej elementy komórki, co tym bardziej pogłębia te deficyty w mechanizmach naprawczych. I w pewnym momencie ilość uszkodzonych elementów, białek, mitochondriów jest na tyle duża, że procesy autofagi już sobie nie radzą i ten mechanizm sprzątania po prostu przestają działać, tak? I co doprowadza do tego, że taka komórka uruchamia przechodzenie w zupełnie inny tryb. I ten tryb, nazwijmy go trybem senescencji, prowadzi do tego, że komórka zamienia się w komórkę senescentną. Senescence to jest po angielsku takie starzenie, dlatego niektórzy nazywają to takie komórki, które zamieniają się, które przechodzą w ten typ, nazywają się komórkami senescentnymi, jeszcze starymi. I takie komórki, tu mogą Państwo je zobaczyć tak na zdjęciu z prawdziwej hodowli,
która te zdjęcia zostały opublikowane przez moją koleżankę z laboratorium. Jak Państwo widzą, po lewej stronie są komórki młode czy normalne, natomiast po prawej stronie są komórki senescentne. I od razu rzuca się w oczy, że komórki są zupełnie inne niż te po lewej, tak? Czyli mają, są większe przede wszystkim. Przestają się dzielić, to jest jedna z ich cech charakterystycznych. Mają również bardzo dużo ziarnistości, czyli takich granul wewnątrz cytoplazmy, które pełne są tych śmieci, o których wcześniej wspominałem, tych uszkodzonych białek, uszkodzonych mitochondriów, z którymi autofagia nie jest w stanie sobie poradzić. I tu ten niebieski kolor, który Państwo widzą na tych zdjęciach, to jest takie barwienie na związaną ze senescencją beta-galaktozydazą. To jest taki enzym, który właśnie znajduje się w tych granulach. I jeśli jest ich więcej, no to jak widzą Państwo tego sygnału, jest więcej, dlatego komórki można łatwo rozpoznać w ten sposób i odróżnić je od młodych. Taką jedną bardzo istotną kwestią a propos komórek senescentnych jest to, że komórki senescentne mają potencjał do transformacji nowotworowej, czyli mogą zamienić się w komórkę, w nowotwór, w komórkę, która da początek nowotworowi. Tak? I na drodze ewolucji wykształciły się mechanizmy zabezpieczające nas przed tym potencjalnym nowotworem. I ten mechanizm polega na tym, że komórka, kiedy przechodzi w ten stan senescencji, zaczyna wydzielać czynniki prozapalne. Te czynniki prozapalne to są różne czynniki. Wśród nich kluczowe są cytokiny. W każdym razie te czynniki, ich właściwość w tym przypadku polega na tym, że mają możliwość ściągania do takiej komórki senescentnej innych komórek, w tym przypadku komórek układu odpornościowego. I komórki układu odpornościowego przychodzą do takiej komórki generalnie, żeby zabezpieczyć nas przed nowotworem. Niszczą ją i nie ma problemu. Natomiast w przypadku, w którym tych komórek nagromadzi się dużo albo układ odpornościowy nie do końca działa tak sprawnie, żeby usunąć te komórki z naszego organizmu, no to takie komórki produkują, czy te czynniki stanu zapalnego zaczynają lokalnie wywoływać taki sterylny, podwyższony stan zapalny, czyli coś, co przypomina infekcję, tylko że bez czynnika infekcyjnego. I ten stan zapalny, te czynniki stanu zapalnego oddziałują na komórki, które nie są komórkami senescentnymi, wywołując w nich fenotyp przypominający senescencję. I w związku z tym, że ta senescencja jest w ten sposób jakby tak rozsiewana, na komórki senescentne mówi się czasem, że są to komórki zombie, bo tak jak zombie, jak kogoś ugryzie, to ten ktoś staje się zombie, tak ta komórka też jakby może tą swoją senescencję przekazywać innym. I z tego, co Państwu tak jakby narysowaliśmy sobie teraz taki model starzenia komórkowego, w którym kluczową rolę pełnią mechanizmy zabezpieczające nas przed negatywnymi skutkami aktywności metabolicznej. Czyli to są tak jakby mechanizmy sprzątające, utrzymujące porządek w komórce, naprawiające. I można powiedzieć, że za pomocą regulowania wydajności tych mechanizmów w stosunku do tempa metabolicznego komórki możemy powiedzieć, jak długo dany organizm będzie żył.
im mniejsza wydajność tych elementów naprawczych i wyższa wydajność metabolizmu, czy wyższy poziom metabolizmu, tym można się spodziewać, że taki organizm będzie żył krócej, czy taka komórka będzie żyła krócej niż w odwrotnym przypadku. I dobrze to, moim zdaniem przynajmniej, dobrze obrazuje to, co się wydarzyło w mieście Czarnobyl na Ukrainie, gdzie w 1986 roku doszło do awarii reaktora w elektrowni jądrowej niedaleko tego miasta. I tam zaszła taka nietypowa sytuacja, bo w związku ze skażeniem radioaktywnym w jednej chwili tak naprawdę, w bardzo krótkim czasie, całe miasto musiało się ewakuować. I wszystkie elementy infrastruktury, które są potrzebne do tego, żeby takie miasto prawidłowo funkcjonowało, czyli ekipy sprzątające, nie wiem, naprawiające drogi, naprawiające budynki, to wszystko przestało działać z dnia na dzień. I jak Państwo widzą na tych zdjęciach, wystarczyło, że infrastruktura naprawcza i taka sprzątająca została włączona, to wystarczyło do tego, żeby samorzutnie natura zdewastowała właściwie to miasto. Nie potrzeba było żadnej aktywnej ingerencji do tego. Także można powiedzieć, że podobnie dzieje się w komórce, czyli jeżeli tylko te mechanizmy naprawcze, ochronne przestają działać albo nie są wystarczająco wydajne, to bałagan w komórce sam zacznie ją dewastować. Wróćmy teraz może do tych objawów starzenia. Tak jak Państwu mówiłem, to objawy starzenia dotyczą różnych tkanek i organów. Natomiast z punktu widzenia moich zainteresowań naukowych najciekawsze jest to, co dzieje się wraz z wiekiem, z układem nerwowym, a konkretnie z mózgiem. I każdy z Państwa na pewno miał do czynienia z tymi spektakularnymi objawami starzenia się układu nerwowego, które związane są z zaburzeniami pamięci, które w skrajnych przypadkach mogą doprowadzać do demencji, tak jak na przykład w chorobie Alzheimera. Natomiast niewiele osób wie, że i w ogóle jakby trzeba też odróżnić to patologiczne starzenie i to, co nazwałbym normalnym starzeniem, bo to patologiczne z chorobą Alzheimera jest takie bardzo wieloczynnikowe i to jest skomplikowana choroba, a ja dzisiaj chciałbym raczej skupić się na tym normalnym starzeniu, czyli takim, które tak naprawdę dotyczy każdego z nas. I niewiele osób wie, że tak naprawdę starzenie się układu nerwowego zaczyna się w bardzo wczesnym wieku, bo już od 30 roku życia, mniej więcej 30 roku życia, funkcje poznawcze, czy dochodzi do stopniowego pogarszania się funkcji poznawczych u każdego z nas. I dla tych, którzy są jakimiś fanami statystyki albo są z nią zaznajomieni, to tempo jest bardzo dobrze zdefiniowane, wynosi około 0,02 odchylenia standardowego na rok i w ogóle ten proces jest bardzo dobrze opisany w literaturze naukowej. Z tych danych wynika dosyć jasno, że w trakcie starzenia niektóre zdolności poznawcze pozostają na podobnym poziomie, na stałym poziomie. I to przede wszystkim są wyuczone umiejętności. To są na przykład zdolności do chronologicznego opisywania wydarzeń, czyli
ktoś, czy mówienie, że coś się wydarzyło przed inną rzeczą, jest dosyć łatwe z wiekiem i nie zanika. Podobnie rozpoznawanie jakichś wydarzeń, coś tak lub nie. Natomiast pozostałe zdolności poznawcze niestety w większości pogarszają się z wiekiem. I to są przede wszystkim szybkość przetwarzania informacji, zdolność utrzymywania uwagi, pamięć krótkotrwała. To są ogólnie wszystkie takie parametry naszych zdolności poznawczych związane z naszą elastycznością, czyli zdolnością do przystosowywania się do nowych sytuacji, do uczenia się nowych informacji. Czyli można powiedzieć, że wraz z wiekiem jesteśmy dużo mniej elastyczni, ale nadal mamy bardzo dobrą pamięć. Teraz mając z tyłu głowy to, co powiedzieliśmy sobie o starzeniu komórkowym i znając już te objawy towarzyszące starzeniu się układu nerwowego, konkretnie mózgu, zastanówmy się, co stoi za, czy spróbujmy sobie przedyskutować to, co stoi za deficytami właśnie poznawczymi. I żeby to zrobić, przypomnijmy sobie, jak właściwie działa mózg. Nasz mózg jest siecią neuronalną, zbudowaną, którą tworzą komórki nerwowe i nie tylko. I ta sieć neuronalna, właściwie w niej zapisane jest to, kim, czym jesteśmy. Wszystkie informacje, nasze wspomnienia, nasze preferencje, umiejętności. Jesteśmy w pewnym sensie informacją zapisaną w sieci neuronalnej w naszych głowach. I teraz, w jaki sposób kodowane są te informacje? One kodowane są w ten sposób, że komórki łącząc się ze sobą, komunikują się, tworzą pewnego rodzaju profile wyładowań elektrycznych, dzięki którym zapisywane są właśnie te informacje. Synapsy tworzone są w ten sposób, że wypustki na dendrytach komórek, dendryty to są takie części neuronu, które są takie rozgałęzione, na pewno większość z Państwa widziała takie komórki właśnie z rozgałęzieniami, które z tych rozgałęzień zaczynają wychodzić, tak jak na rysunku, wypustki. I te wypustki łączą się z aksonami, czyli innymi wypustkami neuronów. Dzięki temu dwie komórki łączą się ze sobą funkcjonalnie i mogą komunikować się na różne sposoby. Teraz tutaj mają Państwo właśnie zdjęcie przykładowe dendrytu komórki nerwowej ze szczurzego hipokampa. Hipokamp to jest taka struktura w mózgu, która kluczowa jest dla wielu procesów poznawczych, głównie pamięci i tworzenia wspomnień. I tak jak Państwo widzą na tym rysunku, znaczy na tym zdjęciu, i te kolce dendrytyczne, które stanowią część synapsy, to się nazywa część postsynaptyczna, część presynaptyczna to jest ta, która pochodzi z aksonu innego neuronu. I te właśnie wypustki, nazywamy je kolcami dendrytycznymi, one jakby mają bardzo różne formy. Tak? Państwo widzą, że niektóre są długie, niektóre są krótkie, niektóre są takie bardziej z dużą główką, niektóre są z małą główką. Bardzo morfologicznie, czyli morfologicznie są bardzo zróżnicowane, czyli kształty mogą przybierać różne kształty. Co wynika z tej różnej morfologii? Wynika, a może z czego wynika ta morfologia? Ta morfologia wynika z tego, że w zależności od kształtu takiego kolca dendrytycznego, synapsa, którą on tworzy, może być mniej dojrzała albo bardziej dojrzała. Co to znaczy? Mniej dojrzała synapsa to jest taka, która
która może ulec zanikowi łatwo, natomiast bardziej dojrzała to jest taka, która jest mocna i trudno sprawić, żeby ona się, żeby ona zniknęła, żeby to połączenie przestało istnieć. I w naszym układzie nerwowym cały czas powstają i zanikają synapsy. Te połączenia między neuronami cały czas są tworzone i cały czas zanikają. Dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco procesować wszystkie informacje, które do nas docierają i przystosowywać się do nich. Tak? I ten proces zanikania i tworzenia nowych połączeń to jest zjawisko nazywane plastycznością neuronalną. I co wynika z tego zjawiska? Wynika z niego w kontekście starzenia. Wynika z niego to, że może inaczej, wraz z wiekiem ilość połączeń czy zdolność układu nerwowego do tworzenia nowych połączeń jest coraz mniejsza, natomiast ilość połączeń takich trwałych jest coraz większa i te trwałe połączenia stają się jeszcze trwalsze. Co z tego wynika? Wynika z tego to, że młody układ nerwowy jest bardzo elastyczny, ponieważ łatwo może tworzyć nowe połączenia i pozbywać się już istniejących, dużo łatwiej w porównaniu z układem nerwowym starszym, który jest bardziej skrystalizowany, nie jest taki elastyczny i przez to trudniej jest z wiekiem się nauczyć czegoś nowego i też trudniej jest zapomnieć, tak? Czyli jeżeli ma się jakieś nawyki, jakieś zachowania, które są już bardzo dobrze zdefiniowane w naszej osobowości, to trudno je zmienić. Trudno zmienić nasze reakcje. No na pewno wiele osób już tego doświadczyło. Kolejną kwestią, czy kolejną rzeczą, która pojawia się w trakcie starzenia układu nerwowego, to są zaburzenia koncentracji. I te zaburzenia koncentracji wynikają z upośledzenia zdolności do hamowania w obrębie układu nerwowego. O co chodzi? Chodzi o to, że w naszym mózgu mamy sygnały pobudzające i hamujące. I sygnały pobudzające, no to wiadomo, pobudzają, a hamujące pozwalają na to, że jesteśmy w stanie selekcjonować bodźce spośród tej całej gamy bodźców, które do nas docierają z zewnątrz i z wewnątrz naszego organizmu, jesteśmy w stanie wynicować te, które są dla nas istotne, a nie zwracać uwagi na pozostałe. I to jest możliwe dzięki właśnie tej komponencie hamującej. Natomiast z wiekiem ta komponenta hamująca jest słabsza, dlatego równowaga przesuwa się na pobudzenie układu nerwowego. I w związku z tym, że te same bodźce, które wcześniej nie wywoływały naszej reakcji, teraz już ją wywołują, dochodzi do takich problemów po prostu z koncentracją, nie jesteśmy w stanie się skupić tak dobrze jak kiedyś, ponieważ dużo słabsze bodźce rozpraszają naszą uwagę. Na dłuższą metę to ciągłe, silniejsze pobudzenie prowadzi do czegoś, co nazywamy ksajtotoksycznością, czyli taką toksycznością dla komórki wynikającą z aktywacji, zbyt dużej, silnej aktywacji takich komórek. I ta aktywacja może prowadzić do uszkodzenia, ale może też prowadzić do śmierci takich komórek. Na dłuższą metę rzeczywiście to się dzieje. I Państwo, patrząc na to, co sobie już wcześniej powiedzieliśmy o starzeniu komórkowym, na pewno mogą Państwo dojść do wniosku, że skoro komórka jest cały czas pobudzona, to jej tempo metabolizmu rośnie, a więc te wszystkie produkty uboczne metabolizmu również ich produkcja się zwiększa, tych wolnych rolników jest więcej, dochodzi do silniejszego uszkadzania, przyspieszenia tych procesów uszkadzania,
komórki i tym samym przyspieszenia starzenia. Oczywiście neurony są bardzo, bardzo tak jakby specyficznymi komórkami w organizmie, ponieważ one naturalnie się nie dzielą. Naturalnie są bardzo odporne na uszkodzenia DNA i dlatego powiedzmy sobie, że nie jest to aż, dla nich aż tak duży problem jak dla komórek szybko dzielących się. Natomiast jest to problem i one próbują się przed tym oczywiście bronić, przed tym nadmiernym pobudzeniem w ten sposób, że zmniejszają ilość połączeń z innymi komórkami. Czyli zaczynają pozbywać się połączeń, czyli pozbywać się synaps i w pierwszej kolejności pozbywają się tych, które są najsłabsze, czyli tych najmniej dojrzałych synaps. A oprócz tego dochodzi do jakby zmniejszenia się w ogóle wielkości komórki, tak? Czyli mniej synaps powoduje, że komórki mają mniej połączeń, te dendryty zaczynają się kurczyć i ogólnie taka sieć neuronalna ubożeje, tak? Czyli mamy w ogóle mniejszą możliwość do zapisywania informacji. Tak jakby nasz dysk twardy się zmniejszył w komputerze, tak? Albo procesor nagle zrobił się mniejszy, tak? Także jest to taki mechanizm obronny, który de facto prowadzi do tych objawów, które obserwujemy. No i przejdźmy do tego kluczowego pytania, czy możemy w takim razie wpływać na ten proces, skoro natura w jakiś sposób go reguluje i jedne organizmy żyją dłużej, drugie krócej, to pytanie, czy my możemy w takim razie za pomocą naszej technologii w jakiś sposób wpływać, czy jakimiś sposobami wpływać na ten proces. No i odpowiedź brzmi tak. Takim najlepiej poznanym chyba sposobem na spowalnianie albo nawet cofanie się procesów starzenia na poziomie komórkowym jest restrykcja kaloryczna. To na pewno większość z Państwa zna ten termin. I restrykcja kaloryczna to, ci, którzy nie wiedzą, co to jest po prostu obniżenie przyjmowania kalorii bez wywoływania niedożywienia. I jest kilka mechanizmów, na które ta restrykcja kaloryczna działa. Natomiast ja bym chciał powiedzieć tylko o takich najbardziej kluczowych. I jednym z elementów, czy to, co jest kluczowe z punktu widzenia starzenia, to tak jak powiedziałem, ten metabolizm. I jedno z białek, które jest dla tego metabolizmu bardzo ważne, to jest białko mTOR, to jest kinaza. Te właśnie skróty trochę są trudne do tego, żeby je zapamiętać. Są takie mało uchwytne, dlatego ja lubię sobie zawsze jakoś te nazwy z czymś skojarzyć i akurat mTOR jest dobrym kandydatem do takiego skojarzenia, ponieważ to jest skrót od angielskiego target of rapamycin, czyli cel dla rapamycyny. A rapamycyna to jest taki antybiotyk, który właśnie może hamować tą kinazę, to białko. I jego nazwa, czyli rapamycyna, pochodzi z takiego faktu, że ten antybiotyk został odkryty w próbce gleby pochodzącej z Wysp Wielkanocnych. A Wyspy Wielkanocne w narzeczu Polinezji, czy tam w tych językach polinezyjskich, nazywane są Rapa Nui, więc rapamycyna Rapa Nui. To taka ciekawostka, może łatwiej jest coś zapamiętać, jak można to sobie tak zobrazować. W każdym razie, ta kinaza mTOR, jedną z jej funkcji jest to, że hamuje autofagię, czyli ten proces usuwania uszkodzonych organeli, uszkodzonych białek z komórki. I w momencie, kiedy dostarczamy sobie mniej tych składników odżywczych, tych kalorii pustych, mTOR jest hamowany i tym samym
aktywowana jest autofagia i sprawniej usuwane są te, właśnie produkty starzenia, czyli uszkodzone białko, mitochondria. Innym mechanizmem, który działa w przypadku restrykcji kalorycznych, jest to, że kiedy przyjmujemy mniej kalorii, tym samym mniej węglowodanów, to produkujemy mniej insuliny. Insulina jest peptydem, który wydziela się w momencie, w którym w naszej krwi pojawia się glukoza. I im jest jej mniej, tym jest mniej insuliny. A insulina z kolei jest kluczowym elementem regulacji metabolizmu w naszych komórkach. I w momencie, w którym my przyjmujemy mniej glukozy, mamy mniej insuliny, ta insulina przestaje hamować takie białko, które nazywa się FOXO. I to FOXO z kolei reguluje, czy jego aktywacja sprawia, że sprawniej jest naprawiane DNA i sprawniej działają, czy lepiej działają enzymy antyoksydacyjne, czy jest ich więcej. Tym samym odwracane są te negatywne skutki działania reaktywnych form tlenu. To jest taki, ta restrykcja kaloryczna jest rzeczywiście najlepiej poznanym, a jednym z mniej jeszcze, dotychczas przynajmniej, zbadanych potencjalnych sposobów na terapie przeciwstarzeniowe jest zastosowanie senolityków. Tak jak Państwo pamiętają pewnie z wcześniejszych slajdów, senolityki, czy komórki senescentne to są te takie komórki stare, które zarażają tą senescencją inne komórki. I senolityki, jak nazwa wskazuje, to są substancje, które selektywnie mogą doprowadzić do lizy, czyli do zniszczenia komórek senescentnych. Już kończy się mój czas, więc już tylko przejdę tak bardzo szybko. Te senolityki usuwają komórki senescentne, co prowadzi do obniżenia stanu zapalnego, tym samym poprawy zdolności, znaczy działania układu nerwowego i to w pewnym sensie likwiduje źródło stanu zapalnego, czyli w pewnym sensie odmładza organizm, tak? Bo likwidujemy źródło, jedno ze źródeł procesów prowadzących do przyspieszenia starzenia organizmu. I na koniec chciałbym Państwu bardzo szybko pokazać taką infografikę, która opisuje badania, które zrobiliśmy u nas w laboratorium. Te wyniki tych badań zostały dopiero co opublikowane w czasopiśmie Aging i wykazaliśmy w nich, że senolityki, w tym przypadku mieszanina desatynibu i kwercytyny, podawane starym szczurom przez 8 tygodni, powodują znaczną i długotrwałą poprawę ich zdolności poznawczych, co jest związane z poprawą plastyczności neuronalnej tych zwierząt, jak również obniżeniem stanu zapalnego i innych parametrów w obrębie struktur mózgowych, które sugerują, że usunięcie czy zastosowanie tych senolityków odmładza w pewnym sensie układ nerwowy, mózg tych zwierząt. Ponieważ już nie mam czasu, to chciałbym zakończyć na tym i bardzo Państwu podziękować za uwagę. Chciałbym powiedzieć, że nasza pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia, znaczy w naszej pracowni staramy się ze wszystkich sił znaleźć sposoby na to, żeby człowiek mógł żyć dłużej w zdrowiej czy w lepszej kondycji, podnieść jakość życia człowieka wraz z wiekiem. I na tym koncentrują się nasze wysiłki, dlatego wspieramy, czy zachęcam do wspierania naszych badań. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękujemy za interesujący wykład, w którym przybliżył nam pan doktor proces starzenia i jak on przebiega w mózgu. I w międzyczasie pojawiło się również kilka pytań. Pierwszy z nich brzmi, jaki może być patomechanizm mgły mózgowej? Czy jest on związany z przyspieszonym starzeniem wybranych obszarów mózgu? Czy dobrze usłyszałem? Chodzi o mgłę mózgową? Tak, tak, dokładnie. Tak, no to od razu mogę powiedzieć, że bardzo niedawno ukazały się artykuły dotyczące zastosowania senolityków w zwierzęcych modelach zarażenia czy zakażenia wirusem SARS-CoV-2. I te wyniki sugerują, że senolityki mogą w jakiś sposób poprawiać właśnie te negatywne skutki zakażenia SARS-CoV-2 przez obniżanie systemowe stanu zapalnego, który, ja o tym nie miałem już czasu za bardzo powiedzieć, ale stan zapalny bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie naszego układu nerwowego. Tak jak Państwo pewnie wiedzą z własnego doświadczenia, kiedy jest się chorym, to ogólnie nic się nie chce. I to jest skutek działania cytokin prozapalnych, które towarzyszą stanowi zapalnemu. Nie będę wchodził w szczegóły, ale generalnie wydaje się, że senolityki czy stan zapalny towarzyszący infekcji SARS-CoV-2 może w jakiś sposób wpływać na działanie naszego układu nerwowego, może stymulować taką mgłę mózgową. Niestety nie ma żadnych badań na to, ja tylko kompletnie spekuluję. Jedyne badania dotyczą ogólnie obniżenia stanu zapalnego w organizmie zwierząt, zwierzęcych modeli infekcji SARS-CoV-2. Natomiast nie ma żadnych badań na temat wpływu na tą mgłę mózgową, czy te zaburzenia poznawcze, które właśnie towarzyszą niektórym osobom, które przeszły tą infekcję. Także no, wydaje mi się, że badania są obiecujące, natomiast czy rzeczywiście senolityki mają takie właśnie, no to jest, pozostaje pytanie otwarte. Dobrze, mamy jeszcze jedno pytanie. Ponieważ osoby starsze postrzegane są jako mądrzejsze, czy znajduje to jakieś uzasadnienie? Myślę, że osoby starsze są mądrzejsze przede wszystkim dlatego, że dłużej żyją i udało im się nagromadzić dużo więcej doświadczenia, więc nawet to chyba jest fakt, że są mądrzejsze. Natomiast to w jaki sposób ja rozumiem to pytanie, domyślam się, że chodzi o to, że takie osoby potrafią podejmować decyzje, lepiej podejmować decyzje. I rzeczywiście w niektórych pracach sugeruje się, że przez to, że tak jak pokazywałem w ramach tej prezentacji, zmniejsza się ilość połączeń między neuronami, to te połączenia, które pozostają, pozwalają na lepszą asocjację informacji. I ta lepsza asocjacja pozwala na takie sprawniejsze może podejmowanie decyzji, ale to jest jakby przejście z neurobiologicznych podstaw działania, czy z takich podstawowych mechanizmów działania komórki nerwowej do behawioru, czy do zachowań, a tym bardziej zachowań ludzkich, jest tak skomplikowaną drogą i to jest tak skomplikowany proces badawczy, naukowy, że trudno jest tak jasno powiedzieć, że coś, jakiś proces na poziomie podstawowym odzwierciedla jakiś proces na poziomie zachowania całego organizmu, ponieważ zachowanie jest wypadkową takiej ilości różnych czynników, że jest to niezwykle, niezwykle trudny temat. Mamy jeszcze kilka pytań, jednak zaplanowany czas dobiegł końca.
W związku z tym chcielibyśmy podziękować panu doktorowi za bardzo interesujący wykład, za poświęcony czas oraz za uczestnictwo w naszym wydarzeniu i chcielibyśmy życzyć również wielu dalszych sukcesów w obrębie pana zainteresowań. Ja jeszcze raz chciałem bardzo podziękować za zaproszenie mnie i za możliwość wygłoszenia tego wykładu i mam nadzieję, że następne, że będę miał okazję jeszcze raz wziąć udział już może w jakiejś innej tematyce albo rozszerzyć tą, którą teraz poruszaliśmy. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i życzę Państwu miłego wieczoru.